No, dzisiaj amator trójeczka, przestrojenie, stan idealny, praktycznie przyniósł go klient, naprawdę był zadbany, widać. Troszeczkę tutaj jakieś takie dziwne wybrzuszenie, ale to prawdopodobnie jest coś tam za mocno zaciśnięte, zakręcone. No sprawdźmy go, no. Przestrojenie, ma być tylko przestrojenie i ciekawe co tu z tego będzie. No stan naprawdę idealny, bo nawet suwaki ciężko chodzą, niewyrobione, a poza tym nie jest wytarta pod spodem skala, nie? No ekstra, zobaczymy, stereo, mono, długie, średnie, ultra, krótkie, sieć, włączmy. Czekajcie, tutaj postawię. Przede wszystkim to weźmy sobie kolumienkę. Postawmy sobie kamerkę na kolumienkę. Ok. Widać stół. No i dobra, podłączyliśmy go do sieci, włączmy sieć, wow, pięknie czerwone podświetlenie, no to jest to, jak na tamte lata. Podłączmy kolumnę. Muszę jakoś tam przewód, oczywiście wtyczki nie mam, gdzieś już wsadziłem. Wow. Jak widać i słychać szum w głośniku. Ekstra. Ultra krótkie. Zobaczcie, jak kiedyś antenę się używało. Tyle i wystarczyło, nie? A teraz stawiają. Stawiają maszty. No, mamy stary UKF, radio nie jest przestrojone. A więc w sumie co musimy, zobaczmy jeszcze fale długie. O, jakiś sygnał. Długie chodzą, ale średnie, o tej porze to wątpię, żebyśmy coś tam bez anteny odebrali, trzeba byłoby antenę podpiąć. Ale szumi, znaczy, że chodzi. Będziemy to jeszcze przeglądać, fale krótkie, cisza. No bo nie ta godzina i nie ma anteny. Dobra, fale ultra krótkie UKF. Co musimy zrobić? Musimy... Tak, schemacik otwarty. To jest cały, znaczy pół schematu. I jest tak, usunąć z obwodów tych wszystkich wejściowych kondensatory, które nam zmniejszają częstotliwość, czyli tutaj mamy, usuniemy 104, 33 pico, następny obwód wzmacniacza, znaczy tam był obwód wzmacniacza 33 pico, usunąć tu musimy usunąć o to, czyli C110, 104, 110. I tu mamy generator i z generatora mamy usunąć oto, czyli 124 kondensator i ten kondensator 10 pico jest wstawiony, a to nam odpowiada o szerokość przestrajania, bo to jest dioda pojemnościowa, szerokość przestrajania zakresu, czyli z 10 pico musimy zmniejszyć przynajmniej na 2,2 albo 3,3 pico.
i wtedy zobaczymy, czy pokryje nam 20 MHz, bo w tej chwili przy 10 pico pokrywa generator tylko stary zakres UKF-u, czyli 10 MHz. Od 66 do 73 MHz mamy mieć 88, 108, czyli jest 20 MHz. No dobra, zabieramy się do dzieła. Tutaj prosty schemat, także standardowa głowica. Usuwamy C104, C110, C124, a wymieniamy C125 na 3,3 pico. Do dzieła. Rozkręcamy. Może nie będę wam pokazywał, jak rozkręcam. Jak rozkręcę, to pokażę. Nie no, muszę wam to pokazać. Normalnie, zobaczcie, igła. Normalnie igła. Spójrz. Stan jak z fabryki. Nawet kurzu nie ma. Nic kompletnie nie tykany. Zmienimy ten przewód. Obudowę możemy podstawić. Nie wiem, co to było za wybrzuszenie. Prawdopodobnie nie trafiło coś tu w obudowę. Ktoś go musiał czyścić, szerować. GML widzę układy. No bajka. Normalnie jeszcze w takim stanie amatora nie miałem u siebie na warsztacie. Będzie to chyba sama przyjemność rozebrać tą głowiczkę i wyrzucić te kondensatory. Działamy. Włączmy światełko. I do dzieła. I co my tu mamy? Czekajcie, muszę zobaczyć, czy mnie widać w ogóle. Widać. Dobra, czyli odtąd miejsca stołu do końca. Normalnie jestem pod wrażeniem, że u ludzi jeszcze można taki sprzęt znaleźć w takim stanie. Ktoś po prostu widać, że nie umiał, to nie las. Powinno zejść ładnie. Chyba, że to jest przylutowane. Teraz będę działać. Najpierw zobaczmy, czy tutaj jest faktycznie to zalutowana ta głowiczka. Tu wypnijmy te kabelki od anteny ferytowej. Troszeczkę odsuniemy. Tu zejdzie. A tu powinniśmy mieć otworek do śrubki w kółku. W tym kółku jest otworek do śrubki. A przynajmniej powinien być. Jest. Możemy sobie delikatnie odsunąć to. O, rozkręcimy. Ok. To rozkręcone. To już powinno wyjść. No dobra. Masa jest przylutowana. Także wyłączone jest gniazdka. Ok. No i teraz co dalej? Gdzie się znajdują te kondensatorki? Czekajcie, może musimy jakoś postawić kamerkę, tak żeby było widać głowicę. Dobra. I teraz tak. C104. Tutaj jak widać mamy heterodynę, bo to jest przy agregacie fajnie zrobiona głowica, jeszcze po staremu na kondensatorach nastawnych. Czyli teraz tak, szukamy kondensatora, chyba będziemy musieli wyciągnąć tą głowiczkę całą, żeby dojść, albo dobra, może się uda z tej strony szybki demontaż układów tych kondensatorów. C104, tak, zaczynamy od wejścia anteny, wejście anteny idzie C104, szukamy C104. Już nie pamiętam, gdzie on siedział, ale na pewno siedzi jeden tu, C124, to idzie WEG, ten kondensator. Później idzie WEG C110. Dawno to robiłem, wiecie co wam powiem, za czasów szkoły amatora przerabiałem. Znaczy za czasów szkoły, jeszcze wtedy, wtedy jeszcze tamten zakres działał, tylko że
C124. Jeszcze raz sobie otworzę schemat, żeby się nie pilnąć. Jak go wyłamie, to już będzie trochę pozamiatane, będzie za późno. Ojejku, moment, kurczę. C104, muszę schemacik otworzyć. C124 to jest, co on tu robi? C124. Aha, zmniejsza poziom generator. Czyli tu mamy generator, tu mamy obwód wyjściowy. A już bym się pomylił, Szybko i na temat. Dobra, wycinka szybka. Szybka wycinka kondensatora C124. Jak tu podejść takimi cążkami? Czy może takimi? Oj, takimi to nie dojdę. Dobra, weź. C124. Cyk. Cyk. Mamy 20 piko. Demontaż. C124 z generatora pojechał. C125 musimy tak go zgnieść, żeby wstawić za niego C127 to nie ten, C121, C125, tutaj jak widzę siedzą dioda pojemnościowa, czyli on gdzieś musi siedzieć, czy on tu siedzi, 10 piko. Czyżby ktoś przerabiał? Tu, C125. I musimy go rozbroić tak, żeby nóżki zostały, żeby mógł tu później podlutować. O! Z mięskiem. Czekajcie. Jeszcze. Dobra, jedną nóżkę mam odratowaną. A drugą nóżkę, momencik. Może zgnieciemy kombinerkami albo cążkami. Tak, żeby nie wyrwać, a tyle szczypców, a cieniutkie. A żeby nam została nóżka. O, już go rozbroiłem. Kurde, jakieś druty jeszcze. Ok, troszeczkę skrócę ja tą nóżkę, bo ona taka długa dosyć tutaj, a tu nie wskazane długie elementy, długie nogi elementów. No i dobra, C, piko, 3 piko. Musimy tutaj sobie wygrzebać jakiegoś, ojezu, kasieczka, wszystko się rozwaliło. 3 piko, no dobra, mamy tutaj. Mam szczypeczki. Ślepne normalnie. Co tu na nim jest napisane? Może w kamerze będzie lepiej widać. Nie. 3 piko, dobra. Ok. Robimy w ten sposób. Krótkie nóżki, takie do 0,5 cm max. Trzeba to rozciągnąć. I teraz tak. Chirurgiczne takie szczypeczki. Muszę wziąć moją swoją lutownicę za czasów komunii. Poczekajcie. Akurat rodzice się pogniewali. Nie kupili mi na czas na podkomunię lutownicy. Także pokażę, jak ona tutaj wygląda. Sam sobie kupiłem. Tak szczerze, to było 32 lata temu. Jak tą lutownicę kupiłem. Ona jest pewnie starsza niż te radio. No i dobra. Kurde, jeszcze i grot spalony. Moment, wymienię. No dobra, grocik zmieniony na nóweczkę.
teraz tak, C125 musimy wymienić na, czyli musimy tutaj troszeczkę cyny położyć na te nóżki, co nam zostały. C125. No i teraz będzie szybki montaż tego kondensatorka 3,3 pico. Jedna noga jest, to teraz jeszcze druga. Ok, git. I teraz tak, C124 usunęłem, C125, czyli heterodynę moglibyśmy już zacząć stroić, ale usuwamy film po kolei wszystkie, to co jest nam potrzebne do usunięcia, czyli C110 pani, 24 pico, C110, gdzieś tu pewnie będzie przy cewce. Co to idzie, to idzie. Gdzie to idzie, do czego to idzie? C110 do górnej FL104. Mhm. 24 pico. Tak dobrze mówię? Żeby się nie machnąć. Tak jest. To będzie o tu. Między trymerem. Tak jest, bo to jest mostkowany został trymer i my musimy go wygrzebać stąd. Patrzcie, no. Ciekawe, czy coś widać jeszcze, bateria padła w kamerze. Dobra, to z chlebkiem wyrwę to stąd, to wcale nie jest teraz potrzebne. Jednym słowem, Unitra wiedziała, co robi. Robili głowice już na pasmo zachodnie, a dopiero potem dostawiali kondensatory, żeby zmienić to na nasz, na wschodni, nie? Wypuścić na rynek wschodni. O, tyle zostało z kondensatora. Teraz tak, wyczyśćmy to. I lecimy dalej. Czekajcie, żeby tutaj, kurde, naprawdę go do, bo tutaj pozostawały nóżki, to tak, żeby sobie zostaną, bo po co potem wybierać głowicę, jak to się okaże, że to nie to. Nie, no to musi być to. No i tutaj jeszcze mamy C104 na układzie wejściowym. To będzie ten. 33 pico. Nie wiem, czy to widać, czy nie widać. 33 pico. Czekajcie, na makro może zrobię. Może będzie widać. To jest o ten. Usunęliśmy tego. Usunąłem tutaj C124. Tego podstawiłem na 3,3 pico. Wymieniłem. I jeszcze tego musimy wywalić z układu wejściowego, bo też jest wcale tutaj niepotrzebny. I zaraz właśnie to. O, już poszedł się. Popękał. Znaczy. O, właśnie. Może się uda go. Jak zęby. Nie to, że ja jestem dentystą, nie, nie. Jeszcze go tutaj trochę wydłutować. Ok. Usunięty. No i teraz taka szybka próba bez strojenia. Zobaczmy, czy to w ogóle... Czekajcie, bo tutaj głośnik oczywiście na zapałki. Dobra, okej. Zobaczmy, czy to cokolwiek dało, nie? Głośnik tylko na zapałki. Kurde. Stare dobre czasy się przypominały. Teraz podłączyłem prawy, też gra, trochę trzeszczy, ale to standard. No i teraz tak.
tak, żeby nam tutaj nigdzie to zwarcia nie robiło. Dobra, niech sobie leży jak leżało. Było dobrze, tylko musimy tutaj kawałek antenki. O, ostatnia minutka. Szybki teść. Antenkę podepnę sobie metr drucika, pod któryś tam, bo tu 300 ohmów to obojętnie który, i zobaczymy co tu jest. No, trochę się odstrojona jest heterodyna, bo tu powinien być początek zakresu, które stoją przed naszymi gospodarkami. No ale sukces, tylko że teraz będziemy stroić heterodynę, no. Ja mam tam taki częstotliwość ciągniesz. Musimy zestroić poziom sygnału, bo nie, na wskaźniku niczego nie ma, także będziemy stroić obwody wejściowe. Sobie tak sobie sam ścich. Dobra, się spotykamy za chwileczkę po reklamie. Oh my god, makra nie wyłączyłem. Coś to dało. Ale musimy go teraz zestroić. Podłączamy częstotliwościomierz, generator i działamy. Dobra, wiecie co wam powiem. Jest tak, ustawiłem heterodynę za pomocą drugiego radyjka, nawet nie było takiej potrzeby, żeby podłączać tutaj częstotliwościomierz. Wskaźnik poziomu sygnału jest w tym radiu, więc jak widać, o teraz odstrajam, więc ustawiłem na maks sygnału. A heterodynę ustawiłem tak, żeby tutaj weszło ostatnia stacja. 172 to jest 108. 338. No, to jest akurat Radio Maryja i jeszcze można. Prawdopodobnie ten trymer jest uwalony, ale... Boże, zajrzyj ku wspomożeniu memu i pośpiesz kuratom godnemu. Zajrzyj Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki. Wspierającego przedsiębiorców. Właśnie w kontekście ekspansji zagranicznej. I teraz tak. To co? Gdzieś tu. To jest kasy, Henek, 50 tysięcy, masz na szybko jakiś plan, na co można wydać te pieniądze? Proszę? Masz jakiś plan, na co wydać te pieniądze? No na pewno to mogę, bo jest trochę w tarapatach w mieszkaniu. Henek, gratulujemy serdecznie, człowiek, który jeździ ciężarówką, yes. Wygrywa pięć... Tu jakiś sygnał, u nas zawsze... Piraci dają znać, że tak powiem. Rolidera. Co otwiera nie wiadomo skąd. To lokalne. I koniec. Właśnie jakiś taki dziwny, duży przycisk jest. Może jeszcze. Radyjko uważam za przestrojone. Wiedzieli co jest
Jak można z tego stygnąć? Może jeszcze je troszeczkę dopieszczę, może faktycznie tutaj jeszcze ustawię właśnie ten stereo dekoder i czyszczenia nie ma za bardzo co, bo jest idealnie, nie? Także poskręcamy, jeszcze zobaczymy ten stereo dekoder, podłączymy pod oscyloskop, zobaczymy jak rozdziela kanały i nie mam za bardzo dużo czasu, żeby wam to nagrywać, po prostu usiądę i zrobię i może przy następnym radiu będzie dłuższy film, nie? Naprawdę fajny stan, bardzo mi się podoba, że tak w takim poszanowaniu jest. Dobra, odetnijmy ten. W takim poszanowaniu ktoś miał po prostu ten odbiornik idealnie. Pozdrawiam i do następnego odbiornika. Co to jest? Ślązak, polski Ślązak. A tu jeszcze dwa są, ten i tamten, i Wilgaj i Kasprzak. No i dobra. Pozdrawiam i do następnego filmu.